Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Święty Paweł Apostoł przypomina nam o cechach, jakimi powinien wyróżniać się nauczyciel chrześcijański. Ten, który opowiada innym o Chrystusie. Święty Paweł kieruje do nas te słowa. Tymi cechami jest odwaga, jest moc i jest miłość. Te trzy cechy są jakże ważne w życiu każdego chrześcijanina, który swoim życiem, swoim słowem daje świadectwo innym o Chrystusie. Jeśli wierzymy, to musimy wiarę przekazywać innym. Tak jest nasze zadanie. Bracia i siostry, musimy mocno stanąć przy Jezusie. Musimy mocno stanąć przy Jego krzyżu. Krzyżu, który jest atakowany. Dla niektórych jest niepotrzebny. Musimy przy nim mocno stanąć. Tak często w życiu borykamy się z naszymi problemami. Próbujemy je rozwiązać własnymi siłami, a zapominamy o Chrystusie, który czeka na nas i chce nam pomóc. On przecież za nas umarł na krzyżu, za nasze słabości, za nasze grzechy. On chce je nam przebaczyć, tylko czeka na nas, abyśmy do Niego wrócili i jak kiedyś w dzieciństwie, młodości byśmy Mu się zawierzyli. Powtarzajmy więc często w naszym życiu słowa świętej siostry Faustyny: Jezu, ufam Tobie. Albo za księdzem Dolindo: Jezu, Ty to zrób za mnie. A On nam pomoże i przebaczy, bo nas zawsze kocha. Czeka na naszą wiarę, na nasze zawierzenie się Jemu. Czeka, aby nasza wiara nie była tylko ze słuchania, z wyuczonych formułek, ale z doświadczenia Jego obecności w nas. Abyśmy mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. Jezus z pomocą przysyła nam swoją Matkę. Od początku października w modlitwie różańcowej staje przed nami jako nasza przewodniczka, jako przewodniczka drogi, po której zdążamy do Jezusa. Maryja była pierwszą wierzącą. Przewodzi nam na drogach wiary, w poszczególnych tajemnicach radosnych, światła, bolesnych czy chwalebnych. Swoim sercem otwiera skarby Twojego życia i działania, braci i siostry. Przychodzimy na niedzielną mszę święto, aby odpowtórzyć prośbę apostołów z dzisiejszej Ewangelii. Panie, dodaj nam wiary. O potrzebie świadectwa wynikającego z naszej wiary przypomina nam miesiąc misyjny. Idźcie na cały świat. Módlmy się zatem o wiarę i o wszelkie łaski, abyśmy mogli temu wezwaniu podołać. Przepraszajmy dzisiaj Boga za brak silnej wiary i prośmy: Panie, przymnóż nam wiary.